Jak postawimy prawdę i fałsz w pięknych strojach, to bardzo trudno je odróżnić. Ale jak zobaczymy nagą prawdę i nagi fałsz, to od razu widzimy różnicę i my zajmujemy się odzieraniem propagandowych kłamstw z tego kamuflaża. A jaka jest naga prawda? Jaka jest naga prawda? Naga prawda jest taka, że na naszych oczach Trzecia Rzeczpospolita staje się państwem totalnym. Trzecia Rzeczpospolita odbiera nam wolność, a przez to odbiera nam radość życia. Oni tak zapędzili się w tym odbieraniu nam wolności po kawałeczku, że chcą nam nawet zakazać normalnych samochodów. Najpierw kierowcy przez lata, przez dekady byli dojnymi krowami. Podatki, opłaty, coraz większe mandaty, akcje kontrolne dla reperowania budżetu, coraz większe ograniczenia i oczywiście fotoradary. Ale to im nie wystarczy. Teraz już nie mamy być dojnymi krowami, oni chcą nas zaszlachtować. Oni chcą nas zaszlachtować. Chcą ograniczyć nam swobodę poruszania się i zamknąć nas w orwellowskim świecie 15-minutowych miast. Ale my nie damy sobie odebrać wolności. Nie damy sobie odebrać wartości życia. Nie damy sobie odebrać indywidualizmu. I nie damy sobie odebrać samochodu. I rozjedziemy bandę czworga w najbliższych wyborach. Zlikwidujemy garb podatkowy dotyczący samochodów i paliwa. Zlikwidujemy garb absurdalnej polityki klimatycznej, tak żebyśmy nie tylko nadal mogli swobodnie poruszać się samochodami, ale żeby to było po prostu tańsze. I żeby była jasność, my nie jesteśmy wrogami rozwoju alternatywnych technologii. Ale alternatywne technologie mają sens wtedy, kiedy naturalnie swoją użytecznością wypychają stare technologie. No nie trzeba było zakazać dorożek, żeby cały świat się zmotoryzował, prawda? Jeżeli państwo chce nam narzucić nową technologię, jeżeli para państwo, jakim jest Unia Europejska, chce nam narzucić nową technologię, to znaczy, że ta technologia nie jest wystarczająco użyteczna, opłacalna, atrakcyjna, żebyśmy sobie to wybrali. A to oznacza, że na tym stracimy. Oczywiście będzie wąska grupa ludzi, która na tym zyska, ale oczywiście nie będziemy to my, zwykli Polacy. Właśnie my, przyjaciele wolności, powiedzmy sobie jasno, co oznacza dla nas wolność, o której tu mówimy. Bo demokracja nie gwarantuje oczywiście wolności. Demokracja, jak partia dostanie najwięcej głosów, to może z nami zrobić później wszystko i widzimy to w Polsce w praktyce od dekad. Demokracja to też nie są tak zwane nowoczesne prawa człowieka, których lista się wydłuża, bo lewicowi intelektualiści wymieniają coraz to nowsze. Na przykład prawo do mieszkania, prawo do zasiłku socjalnego to nic innego jak prawo do okradania wszystkich na rzecz wybranej grupy. To jest przeciwieństwo wolności. Prawdziwa wolność, ta wolność, o którą walczymy, to prawo do decydowania o swoim losie. To prawo do dysponowania własnymi ciężko zarobionymi pieniędzmi. Wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa. Ja jako dorosły człowiek mogę robić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka. I o tą wolność walczymy. Chcecie tej wolności? Jeszcze raz. Chcecie tej wolności? A chcecie socjalizmu? No właśnie. Nasi przeciwnicy mówią w opozycji do nas, wolnościowców, że walczą o solidarność. To oczywiście jest bardzo ważna wartość w cywilizacji europejskiej, ale prawdziwa solidarność to jest dobrowolne pomaganie sobie nawzajem. Solidarność przymusowa to jest socjalizm, a my socjalizmowi mówimy nie. Dziękuję bardzo.